Zgódź się. Nikt nie będzie cię kochał tak jak ja. Twoje życie się zmieniło. Teraz jestem dla ciebie nikim. Ale ja cię kocham. Naprawdę. Nie dam ci luksusów, ale ofiaruję ci moją miłość. Wiem. Jesteś wspaniałym chłopakiem. To znaczy, że za mnie wyjdziesz? Marino? Jedziemy do firmy. Ty żyjesz. Tak. Bardziej niż kiedyś. Guillermo z Ricardem powiedzieli, że twojego ciała nie odnaleziono. Wszyscy uważali mnie za zmarłego. I bardzo dobrze. Nie chciałem skończyć w więzieniu za porwanie sterniczki. Musiałem udawać, że nie żyję. Jesteś potworem. Za to mnie uwielbiasz. Prawda? Ciągle myślałam o twoich pocałunkach. O mężczyźnie w masce. To byłeś ty. Tak, to byłem ja. Tylko przy mnie czujesz się prawdziwą kobietą. Weronika nie przyjdzie. Wystawiła mnie. Wynocha. Do domu. I powiedzcie, że Weronika wystawiła do wiatru Federica Santibáñeza. Ty też spadaj. Od 2 tygodni nie mamy wiadomości od Weroniki. Masz rację. Zadzwońmy na rancho. Chciałabym porozmawiać z wujkiem. Pragnę go ucałować i uściskać. Wujek Joaquin był dla nas jak ojciec, kiedy rodzice zginęli w wypadku. Po co się smucić, wspominając przykrą przeszłość? Rację. Odbiorę. Witaj, Lauro. Weronika. Właśnie o tobie rozmawialiśmy. Jestem w stolicy. Zaraz jadę na lotnisko. Nie mów, że jedziesz nas odwiedzić razem z wujkiem. Nie. Postanowiliśmy wyjechać do Paryża, żeby trochę odpocząć. A co z ranczem? Zostawiła mnie w dobrych rękach. Cieszę się, że jedziecie na wakacje. A tobie jak się układa? Bardzo dobrze. Daniel jest bardzo kochany i opiekuńczy. Poszukaj sobie w Paryżu takiego mężczyzny, a przestaniesz być samotna. Dzisiaj byłam bliska zmiany stanu cywilnego. Słucham? Nic, tak sobie mówię. Odezwę się po przyjeździe do Paryża. Bawcie się dobrze. Daniel i Lucia cię pozdrawiają. Szczęśliwej podróży. Wyjeżdżają gdzieś? Też się dziwię. Weronika nigdy nie zostawiała rancza. Tak czy owak zasłużyli na wypoczynek. Cieszę się. Chodźmy, już późno. Muszę iść. Później porozmawiamy. Jak uważasz?
Como tú digas, carnalita. Buenas. Witam pana. Señor Alarco. ¿Qué? ¿Es amigo tuyo? To twój przyjaciel? Sí. Tak. Razem dorastaliśmy. ¿Te gusta? Podoba ci się? ¿Te gusta como hombre? Jako mężczyzna. Czemu pytasz? Chodźmy. Czemu mi to zrobiłaś? Nie chcę cię stracić. Rosalba była dla mnie nikim. Czemu założyłaś maskę? Bo nikt nie może wiedzieć, że żyje. Ani policja, ani Ricardo, ani jego wujek. Nie chcę iść do więzienia. Więc to, co mówiła ta sterniczka, było prawdą. Co? Jakiś zamaskowany typ zaatakował ją w teatrze, a później próbował ją utopić. Nikt jej nie wierzył. Byłam głupia. Nie skojarzyłam tego nawet wtedy, kiedy sprowadziłeś mnie do hotelu. Z przyjemnością zabiłbym tę przybłędę. Uciekła mi w teatrze. Przeżyła, kiedy ją topiłem. Ma więcej żywotów od kota. Ale dostanie to, na co zasługuje. Przyrzekam. Nie znoszę jej. Zniszczyła moje przyjęcie z okazji rocznicy ślubu. Wygłupiłam się przy wszystkich gościach i pobiłam się z nią w basenie. Wyobrażam sobie. Pozbądź się jej. Przez nią będziesz do końca życia z biegiem. Pozbądź się jej. Nikt nam nie przeszkodzi. Nie chcę jej szybko zabić. Chciałbym, żeby bardzo cierpiała. O czym myślisz? Doprowadzę ją do szaleństwa. Jeszcze nie wiem jak, ale przygotuję coś tak strasznego, że straci zmysły. Niech skończy w wariatkowie. Tego właśnie chcesz? Tak. Jeśli będziesz grzeczna, może twoje życzenia się spełnią. Dlatego tak cię kocham. Bo jesteś śmieciem pozbawionym skrupułów, który nigdy się nie poddaje. Jesteś taki zły. Twój faks. Szybka jesteś. Nie lubię tracić czasu. Jeszcze coś. Możesz wsadzić to do skoroszytu? Co ci jest? Wybacz. Dzisiaj odwiedził mnie papalotę. Co w tym złego? Bardzo cię kocha. Oświadczył mi się. I co powiedziałaś?
Nie, to mój przyjaciel. W tym momencie zjawił się Ricardo. Przestraszył mnie. Nie mogłam nic powiedzieć. Zapewniam cię, że wściekła go obecność papalotem. Był wściekły czy zazdrosny? Zazdrosny i to bardzo. Ile razy mam ci powtarzać, żebyś zapomniała o Ricardzie? To nie takie proste. Mieszkam w tym samym domu, co on. Pracuję tam, gdzie on. I w dodatku nie spodobała mu się obecność papalotę. Ricardo jest żonaty. Musi zrozumieć, że nie wolno mu niczego od ciebie wymagać. Jesteś panną. Masz prawo mieć narzeczonego. Nie chcę narzeczonego. Dlaczego nie możesz zapomnieć o Ricardzie? Bo nigdy nie przestanę go kochać. Zgadzasz się? Aceptas casarte conmigo? Marina! Jedziemy do firmy. Jestem zazdrosny. Nie mogę zaprzeczyć. Pani Alberta pytała o ciebie. I co z tego? Pamiętaj, że jesteś mężatką. Mężatką bez męża. Nie możesz spotykać się z innymi mężczyznami. To, czy się spotykam z innymi, czy nie, to moja sprawa, nie twoja. Federico? Co to za walizka? Wracam do rodziców. Chociaż nie sądzę, żeby mi wybaczyli. Nie wyjeżdżaj. Zostań. Ale sam powiedziałeś, że... Zapomnij o tym, co powiedziałem. Byłem dla ciebie okrutny. Zachowałem się jak łajdak, ale przysięgam ci, że to się zmieni. Proszę cię tylko, żebyś została. Nie wyjeżdżaj. Chodź tu. Ostrożnie, usiądź. Dlaczego tak się ubrałeś? I czemu się upiłeś? Co się stało? Nie pytaj, proszę. Wszystko skończone. Chcę być jedynie z tobą. Chodź do mnie. Połóż się. Odpocznij. O niczym nie myśl. Chcę umrzeć. Cicho. Nie mów o śmierci. Chodziłam dookoła bez cienia nadziei na ratunek. Ręka luźno. Nie bądź taka naburmuszona. Zrelaksuj ramiona. Patrz do przodu. A teraz idź. Skrzyżuj nogi. I uśmiech. Pięknie wyglądasz. Nie denerwuj się.
¡Lo vas a recoger! ¡Quédense igual que yo! Muszę iść. Ostatnio teściowa zrobiła się nieznośna. Pilnuje mnie, kiedy wchodzę i kiedy wychodzę. Nie chcę, żeby się domyśliła, że z kimś się spotykam. Tym bardziej z tobą. Nie idź. Pamiętasz ten naszyjnik? Myślałam, że go sprzedałeś. Miałem to zamiar zrobić w dniu, kiedy rzuciłem się z mostu. Ale teraz wisiorek twojej teściowej bardzo nam się przyda. O czym ty myślisz? Oboje chcemy się zemścić na Marinie, prawda? Chcesz, żeby umarła? Ja chcę, żeby wcześniej cierpiała. Niech oszaleje. Niech skończy w psychiatryku. Nie uważasz, że to dobra kara? Najlepsza. Chociaż potrzebne mi są pieniądze, poświęcę ten naszyjnik. Odłożysz go w pokoju tej sterniczki i z pomocą wiernej Lazary zrobicie aferę. Jak? Lazara powie, że układała ubranie Mariny i znalazła go przypadkiem. Wszyscy, którzy uważali ją za niewinną, zmienią zdanie. Doskonały plan. Nie sądzę, by Guillermo wyrzucił z domu bratanicę, ale Ricardo zacznie na nią patrzeć zupełnie inaczej. Na tym mi właśnie zależy. Niech ją znienawidzi. Nie mam pieniędzy. Dlatego od tej pory będziesz musiała mi płacić za hotel. Mam lepszy pomysł. Jaki? Zamieszkaj u Alarconów. Wprowadź się do rezydencji. Wydaje mi się, że Marinie podoba się ten chłopak. Papalote jest dla niej jak brat. Jak możesz tak mówić? Codziennie ją odwiedza. A kiedy moja matka go wyrzuca, przychodzi do firmy. Czasami idą z Mariną do portu, czasami na lody. To tylko przyjaciele. Nie szukaj dziury w całym. Ten papalote kocha Marinę na zabój. Może i coś do niej czuje, ale ona świata poza tobą nie widzi. Skąd wiesz? To nieprawda. Od ponad miesiąca Marina mnie unika, odpycha. W ogóle się do mnie nie odzywa. Zrozumiał. Usuwa się w cień. Chociaż jest w tobie zakochana, wie, że jesteś mężem Adriany. Nie chce, żeby do czegoś między wami doszło. Szanuje fakt, że jesteś żonaty. To ty zrozum. Marina przestała mnie kochać i wybrała tego papalotę. Nie wierzycie? Dokąd? Dlaczego mam się wprowadzić do rezydencji? To najgłupszy pomysł, jaki słyszałem w życiu. Wcale nie. W domu jest pokój. Tak naprawdę to piwnica, w której są rzeczy, których nikt nie używa. Nikt tam nie chodzi. Mogę ci zrobić małą kryjówkę. Będziesz z dala od wszystkich i od policji. Niezły pomysł. Nie zapomnij o masce. Przyda ci się. W nocy będę dręczył tę przybłędę. Właśnie. Kiedy w domu będzie cicho, kiedy wszyscy pójdą spać, ty wyjdziesz straszyć Marinę. Jak zacznie krzyczeć, uciekniesz. Zrobi się afera. Marina będzie mówić, że widziała zamaskowanego mężczyznę, który chciał ją zaatakować.
Wtedy ja wejdę i powiem, że zwariowała. Doprowadzimy ją do szaleństwa. Wuj tak się przejmie jej stanem zdrowia, że zamknie ją w psychiatryku. Jesteś równie podły jak ja. Dlatego cię uwielbiam. Dziękuję. Kiedy się przeprowadzam? Może dziś w nocy? Potrzebuję przysługi. Możesz na mnie liczyć. Dobrze was wynagrodzę. Nie chcę pieniędzy. Wystarczy mi twoja miłość. A mnie coś się przyda. Mam długi. Dosyć. Nie dramatyzuj. Zapłacę ci. Pamiętacie? To naszyjnik, który się zgubił Albercie przed 3 miesiącami. Panienka go ukradła? Przepraszam, nie chciałam tego powiedzieć. Nieważne. Ukradłam go, a ty, moja droga Lazaro, wsadzisz go między ubrania Mariny. Znajdziesz go i powiesz Albercie. Wszyscy mają myśleć, że to Marina go ukradła i schowała. Dobrze. Zrobię, co zechcesz. A ja co? Ty będziesz żywić trupa. Jak to? To nie będzie trup. Julio żyje, ale nikt nie może o tym wiedzieć. Nie spadł z mostu? Przecież wszyscy mówią, że się utopił. Tak myślą, ale tak się nie stało. Nie umarł. Żyje i tej nocy ukryje go w piwnicy. Nikt nie może wiedzieć, że tu jest. Julio pomoże mi doprowadzić sterniczkę do szaleństwa. A ty będziesz go dokarmiać. Już rozumiem. Nie jestem taka głupia. Pan Julio to człowiek w masce, który 2 razy zaatakował tę dziewczynę. Faktycznie nie jesteś głupia. Julio to ten właśnie tajemniczy mężczyzna. Nikt nigdy mnie nie całował. Kocham cię. Nie chcę pamiętać swoich pocałunków. Muszę o tobie zapomnieć. Wejdź. Prawdziwa ohyda. Nie narzekaj. To lepsze miejsce od celi. Jakaś ty sympatyczna. Witaj w rezydencji Alarconów. Dzień dobry. Wszyscy na panią czekają. Dziękuję. Proszę pójść za mną. Schodzę na śniadanie. To ważne. Mam nadzieję. Dobrze byłoby sprawdzić te kontrakty. Przecież je podpisałeś. Ricardo się tym zajmie.
Gdzie moja szwagierka? Miała schodzić, ale Lazara ją zawołała. Nie będziemy czekać na Albertę. Podaj śniadanie. Oczywiście. Czemu przyprowadzasz mnie do tego pokoju? Nienawidzę go. Właśnie chowałam wyprasowane ubrania do szuflady, kiedy nagle... Co? Znalazłam coś. Lepiej niech to pani zobaczy na własne oczy. Proszę tam zajrzeć. Tam? Tak. Mój naszyjnik. Claro. Wiedziałam. Zawsze czułam, że to złodziejka. Chodź ze mną. Zaraz wszyscy się przekonają, z kim mają do czynienia. Chcę ogłosić, że jestem bardzo zadowolona z postępów Mariny. Czuję, że już niedługo stanie się prawdziwą damą. Moje gratulacje. Po śniadaniu dokończymy lekcję, a potem pójdziemy do firmy. Złodziejka! Dlaczego tak mnie pani nazywa? W twoich rzeczach. Znalazłam mój naszyjnik. Jesteś pewna tego, co mówisz? Jak możesz we mnie wątpić? Mnie, twojej matce. Niczego nie miałem. Był schowany między ubraniami Mariny. Właśnie to odkryłam. To nieprawda. To samo powiedziałaś 3 miesiące temu, kiedy go ukradłaś. Wtedy nie miałam takich dowodów jak teraz. Był wśród twoich rzeczy. Co powiesz? No proszę. Lauro, czy na lekcjach uczysz ją, że porządni ludzie nie kradną? Ja niczego nie ukradłam. Nikt ci nie wierzy. Marina nie zrobiłaby czegoś takiego. Nie wtrącaj się, to sprawa rodzinna. Jesteś naszym gościem, dość krępującym. Ten naszyjnik zniknął dokładnie wtedy, kiedy wprowadziła się tu Marina. Skoro Marina mówi, że go nie ukradła, to tak właśnie było. Bardziej wierzysz tej przybłędzie? Nie jestem kłamczuchą. Obrażasz mnie. Mamo, uspokój się. Nie uspokoję się. Nie mogę uwierzyć. Stoicie za nią. Nie wiem, w jaki sposób znalazł się u mnie. Znalazł się, bo go ukradłaś. Jesteś złodziejką. Przysięgam na pamięć mojej mamy, że niczego nie ukradłam. Skoro nikt mi nie wierzy, odejdę stąd. Marina, milcz. Marina, nie ukradłam go, przysięgam. Wiem, wierzę ci. Ty tak, ale nikt więcej. Muszę odejść. Nie przejmuj się zdaniem innych. Wujek Guillermo cię stąd nie puści. Po tym, co się stało, nie mam wyjścia. Marina, nie odchodź. To już szczyt wszystkiego. Guillermo woli wierzyć tej smarkuli niż mnie. Tylko dlatego, że jest jego bratanicą. Nie wiem, w jaki sposób twój naszyjnik znalazł się w jej pokoju, ale to nie ona go ukradła. Czy w tym domu wszyscy są ślepi?
Kiedy tu przybyła, była zwykłą dzikuską. Zgadzam się, nabrała trochę ogłady, ale w dalszym ciągu to prostaczka. Sama ją sprowokowałaś. Zabraniam ci mieszać się w nasze sprawy. Nie należysz do rodziny. Zaczekaj w bibliotece. Con permiso. Pasa. Lázara. Jesteś pewna, że znalazłaś naszyjnik w pokoju Mariny? Tak. Przysięgam na wszystkie świętości. Muszę odejść. Po tym, co się stało, nie mogę zostać. Możesz. Jestem panem tego domu i proszę cię. Wiem, że pan mi wierzy, ale Alberta mnie nienawidzi. Teraz znienawidzi mnie jeszcze bardziej. Przysięgam, że to nie ja. Ktoś musiał go podłożyć. Zdanie mojej mamy się nie liczy. Nie przekonacie mnie. Muszę odejść. Nie przekonam cię, nawet kiedy powiem, że jesteś panią tego domu? Nie zostaniesz, jeśli powiem ci, że jesteś moją bratanicą? Co pan powiedział? To, co słyszałaś. Jesteś moją prawdziwą bratanicą. Witam pana. Cieszę się, że pan żyje. Mam nadzieję, że umiesz trzymać gębę na kłódkę. Milczę jako grób. Przyniosłam panu śniadanie. Proszę nie wkładać koszuli. Dlaczego? Tu jest bardzo gorąco. Nie ma klimatyzacji. Zgoda. Jestem do usług w każdej sprawie. Będę pamiętał. Pan jest moim wujkiem? Tak, jestem bratem twojego ojca. Wysłuchaj tego, co ma ci do powiedzenia wuj Guillermo. Usiądź. Marina, kiedy twoja mama pracowała w tym domu, zakochałem się w niej. Oboje byliśmy bardzo młodzi. Moi rodzice oczywiście sprzeciwili się naszemu związkowi ze względu na różnice klasowe. Poza tym, twoja mama nigdy nie zwróciła na mnie uwagi, bo była zakochana w moim bracie. Mój brat potraktował ją jak zabawkę, bo kochał Albertę. Alberta była młodą wdową, miała syna Ricardo. Mój brat złożył fałszywą obietnicę twojej mamie. Uwiódł ją i wpadła. Tak. Twoja mama zaszła w ciążę. Aby uniknąć skandalu, mój brat ożenił się z Albertą. Adoptował Ricarda i wyjechał. Moi rodzice wyrzucili Rosę z domu. A ja więcej jej nie widziałem. Mimo to nigdy nie przestałem jej kochać. Albercie urodził się syn Elias. A Rosa urodziła ciebie. Elias to mój przyrodni brat. Tak. I co? Wyrzuci tę swoją bratanicę? Przeciwnie. Od dzisiaj Marina będzie miała w tym domu jeszcze więcej praw. A to czemu? Wuj Guillermo właśnie mówi jej, że jest jego bratanicą. Kiedy Rosa cię urodziła,
Siostra Pilar przyszła prosić moich rodziców o pomoc dla ciebie i dla twojej matki. Ale oni nie chcieli uznać cię za swoją wnuczkę. Czemu? Przecież to nie była moja wina. Oczywiście, że nie. Ale mój brat też nie chciał cię uznać. Dla niego istniał tylko Elias i Ricardo, którego kochał jak syna. To ja się tobą zająłem. Odszukałem siostrę Pilar i co miesiąc wysyłałem czek Rosie. Aż do dnia jej śmierci. Dziękuję. Pan jest taki dobry. Czyli tata nigdy mnie nie kochał. Nie. Moi rodzice zmarli kilka miesięcy później. Rok później zmarł mój brat. Dlaczego się do mnie nie przyznał? Całe życie byłem zakochany w Rosie. Mimo tego, że minęło wiele lat, nigdy o niej nie zapomniałem. Dlatego nigdy nie ożeniłem się z inną kobietą. Nie przyszedłem cię poznać, żeby nie spotkać się z Rosą. Ograniczyłem się jedynie do dbania o ciebie z daleka. Jednak przed śmiercią Rosa poprosiła mnie, żebym się tobą zajął. O tym już pan mówił. Dlatego nie możesz odejść z tego domu. Jesteś jego właścicielką. Korzystaj z tego, czego do tej pory ci odmawiano. Dziękuję, Don Guillermo. Mów mi, wujku. Oczywiście, wujku. Tio Guillermo. Jak może wyjawiać jej prawdę? Nie ma takiej potrzeby. No, mama. A mí me parece to dobrze, że Marina w końcu ją pozna. Marina sepa la verdad de su origen. Claro. Pewnie zakochałeś się w tej analfabetce. No, no. Nie zachowuj się jak twój ojciec. On nie zakochał się w Rosie, tylko się z nią przespał. I stąd konsekwencje. Bankart. Chcę wszystkim oznajmić, że od tej pory Marina nie będzie już nieślubnym dzieckiem. Stanie się panią Alarcón. Otrzyma nazwisko, które jej się należy. Musisz dawać nasze nazwisko tej prostaczce? Czy ci się to podoba, czy nie, to jedna z Alarcón. Dam jej nazwisko i od tej pory nie wolno jej nazywać prostaczką. Ten, kto jeszcze raz tak powie, odejdzie z domu. Mamy do niej mówić księżniczko? Nie. Możesz jej mówić po imieniu. Skoro twoja droga bratanica już wie, kim jest, to mój naszyjnik się nie liczy. Nie naciskaj. Przysięgam, że nie ukradłam pani naszyjnika. Niech pani nie widzi we mnie wroga. Proszę mnie zaakceptować. Coś jeszcze? Może pan prosić, o co pan chce? Wejdź. Wynocha. Już mnie tu nie ma. Uważaj, żeby cię nikt nie widział z jedzeniem. Co słychać na górze? Fatalnie. Twój świetny plan ze schowaniem naszyjnika u Mariny, zamiast jej zaszkodzić, tylko jej pomógł.
Od dziś moja bratanica ma więcej praw niż ktokolwiek w tym domu. Macie wypełniać jej polecenia. To niepotrzebne. Potrzebne. Jesteś panią tego domu. Lazaro, chodź ze mną do biblioteki. Sí, señor. A ver, pasa. Wejdź. Lauro, zostaw nas samych. Naturalnie. Kto ci kazał podrzucić naszyjnik mojej szwagierki do rzeczy Mariny? Nikt. Znalazłam go. Nie kłam. Proszę. Wejdź. Ciebie też to zainteresuje. Kto ci kazał włożyć naszyjnik między ubrania Mariny? Tylko nie kłam. Jeśli poznam prawdę, wyrzucę cię z tego domu na zawsze. Nie, proszę, ratuj mnie. Chcą mnie stąd wyrzucić. Nie mogę się z tobą rozstać. Uratuj służącą, która kocha cię jak matka. Wersja polska, TVN. Tekst Agnieszka Jodłowska. Czytał Janusz Kozioł. Tal vez mi vida sea oscura o mi amor soñador. Tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor. Aunque caiga deprisa en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Volveremos a ver.